dzisiaj mam zamiar zostać policjantem, zbudować własny komisariat, własne więzienie i zacząć łapać pierwszych kryminalistów. O, level 0 criminal, chodź tu, chodź tu. O, tu jest level pierwszy, dobra, chodź tu, aresztujemy cię. Mam go, ej, co jest, on strzela we mnie, trzeba go wykończyć. Uwaga, uwaga, pomocy. Dam sobie radę, oczywiście, że sobie dam radę. No i co, poddałeś się? No i patrzcie, mamy pierwszy hajs chyba zarobiony. Skuliliśmy go w kajdany, zarobiliśmy 27 dolców. A tu leżą kolejne 24. Mamy już 251 dolarów. No i idziesz, gościu, do więzienia ze mną. Tylko jest problem, bo nie mam więzienia. Ale możecie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować dzwonkiem kanał, jeżeli chcecie mi pomóc to odbudować. Więc proszę bardzo, tutaj first floor. Dobra, mamy pierwsze piętro. Tu możemy kogoś w ogóle zatrudnić. Pierwszy oficer jest darmowy. No to oczywiście zatrudniamy i on będzie nam chyba łapał policjantów. A my w tym momencie musimy go zaprowadzić do więzienia. Tylko gdzie jest cela jakaś? Jest right holding cell. Dobra, jest pierwsza cela. Tutaj jakieś okno. Aha, kratki trzeba właśnie było zrobić, bo inaczej by uciekł. No i fajnie, 140 sekund chyba będzie tu siedział. O, babka nam coś mówi, że coś tutaj zaraz będzie. Biker gang. Dobra, idziemy do ataku. Pierwszy giwerę. Idziemy złapać gangusów. No, chodź tu, level pierwszy. A, proszę bardzo, on we mnie strzela. Dobra, trzeba uważać. O, ej, nie mam broni? Co jest? Dobra, mam. Myślałem, że mi się amunicja skończyła, więc weźmy go teraz, schwytajmy. O, hajs się wysypał. Ciekawe, ile teraz dostaniemy. Mamy cyk. 50. Co się dzieje? 378 dolców. O, gościu, już jest po tobie. Wiozę cię do więzienia. Na razie prowadzę, ale potem będę wiózł. Tutaj niestety chyba nie... A, full. A, czyli tu są dwa miejsca. Tu mogę sobie jeszcze kogoś zatrudnić. Na razie darujmy sobie zatrudnianie. Zobaczmy, co musimy tutaj rozbudować. Możemy lewą celę zrobić. Jeszcze oczywiście kraty w okna wstawić. Tutaj sofa, telewizor. Nie no, po co takie rzeczy? Może kogoś zatrudnimy w sumie. A nie, nie stać mnie. A ja nawet nie zauważyłem, że ja tu mam hajs zarobiony. Dobra, zbieram 3600 za 2500 sedan spawner. Dobra, i co? Wlazłem normalnie w furę. Dobra, mamy radiowóz już swój. Idziemy aresztować ziomków. Chodźcie tu, gnoje. I co? Ja cię złapię. Arest, proszę bardzo. Ej, on mi ucieka. Dobra, ja chcę stąd wyjść. Chodź tu, kryminalisto. Ten we mnie... Ej, on we mnie goni mnie z maczetą. Gdzie on jest? Gdzie on... Tu jest. Nie, Arest, to chodź tu. Ja ci dam uciekać. Chodź tu. Ej, no uciek mi. Łapiemy kolejnego. O, ten co nas tasakiem, siekierką chce atakować. Nie ma. Gościu, idziesz do więzienia. Kujemy go w kajdany. Zbieramy oczywiście sześciano i idziemy do więźnia. O, nam nasz policjant dał w więźnia, ale jaja, dobrze. Trzeba zatrudnić ich więcej. Mamy 1400 dolarów. Dobra, zatrudniamy sobie teraz. No właśnie, kogo? Dobra, niech będzie ten K9 za 200. Aha, to jest 200 robuxów. To na razie może tego level 5. O, proszę bardzo. A ja tutaj spróbuję pobudować sobie więcej. O, lobby. Tu za 25 dolców. Tu coś za 75 i jeszcze 15 też mamy. No i zobaczmy, ile nam zarobił nasz tajku. 786 dolarów. To ja sobie to zbieram i wybuduję sobie jeszcze dalej. O, lobby mamy. Po co to? Po co to wszystko, jak już mamy więzienie? Dobra, budujemy dalej. Do końca oczywiście musimy rozbudować nasz komisariat. Ale najważniejsze, że możemy już tu wsadzać kryminalistów. Ej, i co? Ja już nie mogę więcej nikogo zatrudnić? No właśnie, zniknął ten przycisk do zatrudniania. No i mamy lekki przypał w tym momencie. No mogłem zatrudnić za robuxy. Nie no, ja muszę sobie podwójny cash kupić, bo to nie ma co. 199 robuxów. Oczywiście, że wydajemy. Dziękuję bardzo. Kupione. Tobie zbieram 600 dolców. Wyciągamy giwerę. Idziemy aresztować kolejnych. Chodź tu, chodź tu. Aresztuję cię, gościu. Aresztuję cię. Nie uciekniesz mi. Level 0. Ty jesteś taki słaby. Gościu, jest po tobie. No i pięknie. Już mamy pierwszego więźnia. Znowu biker gang. Znowu są kolejni gangsterzy. Idziesz do więzienia. Ty. Mamy jeszcze dwa miejsca w naszym więzieniu. Więc od razu lecimy. Szukamy level 5. Co jest? Dobra, dawaj czwartego. Mam cię. I co? Ile pieniędzy wysypałeś? Trzy tutaj paczuszki. Po ile są? Po 40, po 50 dolarów. No może być, nie jest źle. Także idziesz, dziadu, do więzienia, nie ma co. Proszę bardzo, czwarty, już mamy 4 na 4. No i trzeba działać dalej. 500 dolarów sobie weźmy. I zacznijmy budować tutaj wszystko. Zobaczmy, winda. Ale na razie widzę, że nie mogę kolejnego piętra wybudować. Więc idziemy, nie wiem, najpierw idziemy w lewo. O, tu jest kolejna cela, pięknie. O, ale tu jest teraz celi. Tu będą nowe giwery do kupienia. A mi się pieniądze skończyły. Idziemy zarabiać więcej. No, gdzie są kryminaliści? Daj mi kryminalistę. Tu jest zero. Jest level drugi. Chodź tu, aresztuję cię. Jeszcze do mnie strzela dziad. No ty, dziadu jeden. Ty sobie nie pozwalaj, gościu. Jesteś aresztowany. Prowadzę cię teraz do więzienia. Ja już mam 7 miejsc w moim więzieniu. O, zbiorę sobie przy okazji 1600 dolarów. Pięknie. Idziemy do celi. Jest wolna cela. Proszę
bardzo. Teraz mogę dalej tutaj budować. O, proszę. Ale jeszcze tutaj te bronie. Ja chcę te bronie. O co tu chodzi? Grab. Mam nową giwerę. Nie, no coś pięknego. To ja tu muszę wszystko wybudować w takim razie. O, mamy nawet strzelnicę. No i tu już chyba więcej broni nie będzie, ale mamy już takiego UMP. Więc tyle, ile kasy mi starczy, to jeszcze tutaj powoduję. I tam mogę iść jeszcze w drugą stronę. Także proszę bardzo, jeszcze 700 dolców było, także możemy sobie wybudować tu jak najwięcej rzeczy. Ale po co więźniom telewizor i sofa? Nie mam pojęcia. Ale musimy iść dalej, bo zostało nam 16 dolarów, czyli niestety nas nie stać na dalsze rozbudowanie. Ale ja się nie przejmuję, idę łapać złoczyńców, mam nową giwerę. Tu ktoś biegnie, chodź tu. Arest i teraz patrzcie. O, teraz mogę od razu strzelać. Ej, uciekł mi, co się stało? Nagle zniknął. Nie no, co to było? No, tutaj biega jakiś drugi, level drugi, chodź tu. Drugi level drugi, chodź tu. Ej, ale ta giwera, no to nie strzela za dobrze. Chyba pierwszy, już lepszy. Ej, nie, pokonali mnie. Ale przypał, ale przynajmniej mój bot sobie poradził, pięknie, bardzo dobrze. I mamy kolejnego kryminalistę. Jestem ciekaw tego SWAT Gil. Właśnie, powiedzieliśmy, że zamienimy się w dobrego policjanta, to może zostaniemy SWATami. 150 robuxów i ja chcę zobaczyć, co się teraz wydarzy. Czy tu w ogóle... O, o, o. Pięknie, zobaczcie, jak wyglądam. Zostałem policjant SWAT. I mam jeszcze nową giwerę SWATowską. Teraz już nikt nie ma ze mną szans. Zostałem SWATem. Arest, proszę bardzo. Gościu, nie żyjesz od razu. Cyk, jesteś aresztowany. I lecisz do więzienia. Co? Triad? O, nowy gang. Zaraz tylko tego wsadzę. Ta jest full. O, tu jest wolna cela. Idziesz do więzienia, a ja lecę teraz. Nowych gangsterów. Złapać, złapać nowych gangsterów. Proszę bardzo, SWAT. Jest, level 3. Chodź tu, arest. Gościu, chodź tu. Chodź tu, giniesz. Już jest po tobie. Pięknie. Ciekawe, ile kasy wyrzucił. O, tu z 200 dolarów razem było ponad. Jeszcze tego sobie złapię. Chodź tu. A nie, już jakieś tyty mi zabrała. Tu jest kolejny, chodź tu. O, 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 nie mogę strzelać, uciekam. Także sobie biegnę na spokojnie tutaj. O nie, cel full. Tu jest wolne, siedzisz, idziesz. Zbieramy 4000 siana, więc idziemy chyba zbudować całą resztę tego, co zostało. Dobra, gdzie to jest? Tu mamy celę kolejną, więc kolejne miejsca. Proszę bardzo, kolejna cela, pięknie. Bierzemy tu jakieś książeczki. Ciekawe, co tu będzie po tej stronie. Mam nadzieję, że coś fajnego, ale najpierw wybudujmy tutaj sofy. I mamy Office Walls, czyli to będzie nasze biuro w takim razie. I co w tym biurze tutaj możemy zrobić? Są pracownicy, jest klima, o tutaj woda do picia, tutaj jakieś skanery. No i chyba na to już się wszystko wybudowało, koniec. Dobra, gdzie jest więcej budowania? O co chodzi? Jest nowe piętro, nowe piętro. New floor! Oby się udało, uwaga, jest. Ale jaja, ile wyborów, co teraz? Piętro z więzieniem, piętro z policjantami, albo maximum security. I to jest game pass. Zobaczmy, ile on kosztuje. Buy game pass. 149. Ja to chcę. Oni będą na pewno mi łapali więcej. Dobra, biorę to. Choose. Oczywiście, że choose. I teraz co? Mam nowe piętro? Nie mam. Ej, nie mam nowego piętra. Co jest? Nawet jak się przelogowałem, słuchajcie, to floor drugi, trzeci, czwarty nie działa. Dobra, wybiorę coś innego. Niech będzie staff floor. Ale jaja. I buduje nam się drugie piętro. Czyli co? Wydałem 150 robuxów i nie mogę tego użyć. Fajnie. Dobra, zatrudniamy tutaj w takim razie kogoś. A tego za 200 robuxów ostatniego sobie zatrudnię. Niech będzie, proszę bardzo, niech mi łapie. No i teraz idzie z psem, był. A tutaj zatrudnimy sobie szeryfa za 3 koła. O, jeszcze windę proszę zrób. Problem jest taki, że nie mamy 3 koła. Ale chyba mi się wydaje, że jak zjadę na pierwsze piętro, no to tu mamy 640 dolców tylko. Musimy iść trochę połapać kryminalistów. Level 0, no nie no, a dobra, na szczęście został zabrany. Level 2, chodź tu. I gościu, jest po tobie, jest po tobie. Proszę pana, musi pan iść do więzienia ze mną, bo ja mam mało pieniędzy. Moje pytanie podstawowy brzmi, czy jak on tutaj wyjdzie z więzienia, to ja dostaję jakieś siano? Czy sobie łapię to dla jaj? Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że powinienem łapać jeszcze więcej ich. O, jest, ten nowy ziomek za robuxy łapie, patrzcie, idzie z psem. Dobrze, robuxowy policjancie, łap tutaj, politych. Aha, cel full, a ci robuxowi mogą sobie w ogóle, zatrudnieni mogą sobie tu wrzucać ile chcą, fajnie. Ja nie mogę, ale bot może. Oszustwo. Dobra, potrzebujemy trzech koła, chodź tu, stój tu, nie uciekniesz mi. Tak się składa, że potrzebuję zarobić 3000, żeby zatrudnić kolejnego gościa, więc biorę sobie tu 1200, idziesz tutaj do celi i idę na drugie piętro. Jest, mamy 3200 dolców, więc teraz zatrudnimy ziomka, 8 level, szeryf. Siema gościu, idziesz mi tam łapać złoczyńców i teraz można dalej budować. A, tylko ciekawe, za co, jak pieniędzy nie mamy. 388 dolarów.
dolarów. Kościół aresztuje cię. Ten jaki czerwony gały, co jest? No gin, gościu. Kajdaneczki, raz, dwa i idziesz ze mną do więzienia. Po drodze 500 dolców zgarniam, wsadzam cię do paki. Mam 1000 dolarów. No to ja bym chciał tutaj w końcu wybudować, ale wątpię, że mi starczy siana. No jeszcze trzeba trochę pozarabiać. Mnie tylko zastanawia, czy jak mam więcej tych tutaj więźniów. Oj, fajnie, full, no to tutaj masz wolne, proszę. 11 na 10, o co chodzi? Chodzi mi o to, czy jeżeli mam najwięcej, no to mam 2900 już zarobione. Co się dzieje? I ile tu zaraz zarobię? Czyli chyba rzeczywiście im więcej więźniów, tym szybciej zarabiam. O, jest 362 dolary się pojawiły. Dobra, to idziemy po kolejnego. Chodź, tu jest kryminalista, arest. Proszę bardzo, giniesz. I cię łapiemy. I idziesz ze mną do więzienia. O, 472 dolary tu leżały. No to może teraz trochę tutaj wybudujemy na drugim piętrze. Tutaj są drzwi. O, ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Tu coraz więcej rzeczy i coraz droższych. Remington 870. Co to jest? Nowa broń. A, to shotgun teraz. Ja z shotgunów nie lubię. Więc budujemy dalej. O, jest prawdziwa strzelnica teraz. Możemy strzelać. Cyk, w strzelnicę, proszę bardzo. Jak... Zobaczcie, jak ja trafiam. Jaki cel. Budujemy oczywiście kolejne rzeczy. O, fajnie. Tutaj coś wisi w powietrzu po prostu. Ciekawe, czy uda nam się całe piętro wykończyć. Fajnie by było. No, ale już nas nie stać. Trzeba aresztować jak najwięcej ziomków. Ciekawe, czy level też coś daje. To nie wiem. Bardzo jestem chętny się dowiedzieć. Ale nie mam jak się dowiedzieć. O nie, mamy tylko 5 na 10. Teraz już 8 na 10. Siedzieć mi tutaj i nie wyłazić. O, jakie złe miny. O, ten jaki wredny. Ja muszę zarabiać pieniądze. Będziecie tam siedzieć. Jeszcze wam kolejnego kolegę doniosę. O, proszę bardzo, ale do innej celi, żebyście sobie nie rozmawiali. No, dziadu, masz tu siedzieć i mnie nie denerwować. Ciekawe, ile siana tam jest. Siana mamy do zebrania 5700. Całkiem, całkiem dobrze. Więc spróbujmy sobie tutaj coś pobudować na tym piętrze drugim. O, storage wall. A, teraz się ściany pojawiły dopiero. Jak tu jest drogo w ogóle, nie? No, masakra. Mamy biuro kolejne. Sekretarka, proszę bardzo, co się dzieje? Dzień dobry, pani. Umówi się... Żartowałem. Tu chyba moje biuro. Została chyba jeszcze jedna strona tutaj do wykończenia. Ciekawe, czy będzie mi na to stać. Wątpię, bardzo wątpię. No i już chyba się skończyły nasze fundusze. No i już nas nie stać. Ale bierzemy sobie kolejne 2700. O, tutaj nasz szeryf kolejnych więźniów zanosi. Może teraz starczy pieniędzy. Okej, tutaj budujemy szafki. Kolejne półki. Tu jakieś oświetlenie, ściany. Ciekawe, co tutaj będzie. Proszę bardzo, sala do przesłuchań. No ale znowu nie mamy pieniędzy. To aresztujmy kogoś, chodź tu, chodź tu. O, twoje pieniążki bardzo mi się przydadzą. Mamy więcej kasy po czasie, więc tutaj możemy budować kolejne rzeczy. Okej, mamy jakoś, aha, chyba tutaj się robi zdjęcia zanim pójdą siedzieć. Tu możemy kolejne szafki jeszcze zrobić. No i gdzie tu jest kolejne budowanie? Coś jeszcze można zrobić. O, proszę, ile rzeczy. Dobra, tu będzie kuchnia. My mamy kuchnię, możemy sobie tutaj gotować jedzenie. Tutaj chyba jadalnia, czy co? Kasę zbieramy znowu. No i tu już kolejny wybudowałem pokój. I nie wygląda na to, żeby tu było coś jeszcze do budowania. Tym bardziej, że strzałki ciągną nas na dół. No i każą nam nowe piętro budować. Niestety nowe piętro nie działa. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!